Od 1 kwietnia w Rossmanach pojawiły się nowe produkty kosmetyczne. Chodzi o produkty inspirowane czekoladą Wedel. Ja przyznam wam, że nie jestem wielkim fanem czekolady Wedel, ale lubię ogólnie wszelkie kosmetyki o zapachu czekolady, których czuć rzeczywiście mocno czekoladę, przede wszystkim tą mleczną. I dlatego gdy usłyszałem o tych kosmetykach, od razu pobiegłem je kupić. Jest sporo tych smaków, zaraz je wam wszystkie, bardziej zapachów, zaraz wszystkie wam je wymienię i opowiem, czy warto według mnie je kupić. Najpierw mamy produkty inspirowane koktajlem truskawkowym z dodatkiem białej czekolady i tutaj przygotowano dla nas peeling enzymatyczny do skóry głowy, maskę do włosów średnio porowatych oraz wysoko porowatych. Jeszcze mamy też produkty inspirowane kafe latte, to jest ptasie mleczko kafe latte. Tutaj na pewno widziałem szampon, jest też dostępna odżywka proteinowa, żel pod prysznic oraz mleczko do ciała. I takie produkty, które najbardziej mnie ciekawiły, bo rzeczywiście jak wam wspominałem, najbardziej lubię takie zapachy mocno czekoladowe, mleczne. I tutaj mamy jeszcze kosmetyki inspirowane czekoladą mocno mleczną, z orzechami laskowymi i tych kosmetyków byłem najbardziej ciekawy. I tutaj mamy do wyboru odżywkę, krem do ciała, odżywkę bez spłukiwania, żel pod prysznic oraz maskę do laminacji włosów. No i oprócz jeszcze tych z orzechami, mamy jeszcze czekoladę mleczną o smaku czy zapachu panna cotta. I tutaj dla nas przygotowano na pewno odżywkę, też mgiełkę do włosów. Jeszcze był na pewno szampon dostępny balansujący. No i ja będąc w sklepie przypatrzyłem się praktycznie wszystkim produktom. Ostatecznie zdecydowałem się na zakup tylko dwóch. Już wam mówię dlaczego. Dlatego, że po prostu gdy przeglądałem te produkty, wąchałem je, jak tylko można było, zapoznawałem się z nimi, to zainteresowały mnie tylko te dwa właśnie zapachy. Chodzi o produkty z czekolady mocno mlecznej z orzechami, bo to rzeczywiście byłem od początku ciekawy. Oraz też wziąłem sobie szampon kafe latte, inspirowany też ptasim mleczkiem. Niestety, choć byłem ciekawy i chciałem zakupić coś o zapachu tego koktajlu truskawkowego z białą czekoladą, to niestety, gdy powąchałem tej maski do ciała, z tego co pamiętam, nie do włosów to była maska, to ona pachniała bardzo, ale to bardzo delikatnie, tam nie czuć było żadnej białej czekolady, tam nawet nie czuć było właściwie truskawki, to była po prostu, no bardziej bym nazwał to jakąś poziomką, delikatny zapach poziomki, dlatego nie zainteresowały mnie te produkty, a już tym bardziej nie zainteresowały mnie produkty z panna cotty, które pachniały totalnie chemicznie, to nie był żaden zapach, to była tylko zwykła chemia, więc od razu to odłożyłem. Zdecydowałem się ostatecznie na szampon kafe latte oraz na żel pod prysznic inspirowany czekoladą mocno mleczną z orzechami. No te zapachy, zapachowo wypadały te produkty naprawdę fajnie, a gdy postanowiłem to przetestować, jak to wypadło, teraz o tym opowiem. Jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenia, czyli jeżeli chodzi o zapach, to ten szampon kafe latte ptasie mleczko, to pachniał rzeczywiście, no pachniał jak taka słodziutka kawa i był to przyjemny zapach, dlatego postanowiłem go zakupić. Natomiast ta żel pod prysznic czekoladowy, mocno mleczny z dodatkiem orzechów, to co ciekawe, tam nie było czuć żadnych orzechów. Ja czułem mocno czekoladę i dlatego zakupiłem ten produkt, natomiast nie czułem żadnych orzechów i to mnie zdziwiło, ale zdecydowałem się ostatecznie to zakupić. A gdy to przetestowałem i sprawdziłem, jak to naprawdę wygląda, to powiem wam szczerze, że jestem niestety zawiedziony i to dość mocno, dlatego że ten szampon, kafe latte, no w ogóle to wszystko tak samo, ten żel pod prysznic, to są bardzo dość silne zapachy, jak zapachy, zapachowo to wypada fajnie, dość mocno, natomiast gdy to przetestujemy, jak to sprawdza się na skórze, na włosach, to wypada dość słabo. Naprawdę można kupić 100 razy mocniejsze kosmetyki o mocniejszym zapachu, tańsze też, dużo tańsze niż to. Dlatego, tak jak mówię, ten zapach
Caffè latte to jest w ogóle jakiś mizerny, według mnie to właściwie nic nie czuć po użyciu tego, to są bardzo delikatny zapach, naprawdę ledwo to czuć. Natomiast ciekawe było z tą czekoladą mocno mleczną, jeżeli chodzi o żel pod prysznic, bo tam mówiłem wam, że nie czuć było w ogóle orzechów, ale co ciekawe, gdy rozsmarujesz to na skórze, ten żel pod prysznic, to zaczyna czuć się mocno orzechy, natomiast ta czekolada gdzieś tam zanika, ta mocno mleczna, ale czuć orzechy i one zostają na skórze, bardzo delikatnie, to jest delikatny zapach orzeszków, ale coś tam nie czuć, ale to jest bardzo delikatny zapach. Natomiast to caffè latte to według mnie jest zupełna tragedia i to właściwie w ogóle tego nie czuć. Dlatego ja tego nie polecam tych kosmetyków. I teraz chciałem już tutaj pogadać o cenie, bo porobiłem trochę tych zdjęć. To maska do laminacji czekoladowo-orzechowa jest za 16,49. Odżywka też czekoladowo-orzechowa jest za 17,49. Jeszcze inna odżywka też 17,49. Co tutaj jeszcze jest? Jest żel pod prysznic i on kosztuje 14,49. I jeszcze jest mleczko do ciała czekoladowo-orzechowe za 13,99. I to co ciekawe, warto o tym wspomnieć, że te wszystkie ceny są jakby po promocji, że one są przekreślone, więc te ceny pewnie będą chyba wyższe, najpewniej. Więc warto, jeżeli chcecie zakupić, to kupić to teraz niż później, bo później będą no trochę droższe, o kilka złotych każdy produkt będzie droższy. No tak jak mówiłem, w każdym z tych linii, znaczy jeżeli chodzi o zapachy, mamy trochę inne produkty, trochę one się różnią. W niektórych mamy, ja na przykład chciałem zakupić szampon do ten koktajl truskawkowy z białą czekoladą, ale takiego szamponu po prostu nie było, bo tam była dostępna tylko maseczka, tylko produkty do włosów były dostępne. Trochę szkoda, więc ostatecznie nie zdecydowałem się na tą maseczkę do włosów, nie wziąłem jej. No tak jak mówiłem, no nie wiem, no ja jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno zawiedziony. Naprawdę, jak mówiłem, uwielbiam czekoladowe kosmetyki, a te niestety są według mnie, bo to jest moje zdanie, tylko oczywiście każdy może sam sprawdzić. Według mnie to są bardzo słabe. Kupowałem już kosmetyki, nie wiem, szampony, żele pod prysznic i inne. Kosztowały czasami naprawdę 5 zł, a były naprawdę to silne zapachy i to nie tylko przed użyciem, ale i po użyciu, to zostawało na skórze, zostawało na włosach i to były naprawdę silne zapachy i naprawdę kosztowało to czasami po 5 zł, 6 zł, a te kosmetyki kosztują 18, 14, około 20 zł niektóre i no jest to, za tą cenę naprawdę, według mnie się to nie opłaca. Jak chcecie, to spróbujcie, ale no ja mówię, ja nie polecam, tak?